Dzień dobry. Dzień dobry, moi mili. Ja nazywam się Robert i jesteście na kanale, bo lubię robić zdjęcia. Może tak, jest poranek, więc napijmy się kawki. Świeżynka zrobiona. Słuchajcie, jest wschód słońca, a ja niestety siedzę w domu. Dlaczego? No, krótko mówiąc, moi drodzy, z pociągiem się nie wygra, nie? A ja zawsze mam takiego pecha, że jak coś ma się wydarzyć, to się wydarzy i zawsze trafi mi w nogę. Jest wszystko ok, piszczel jest cały, nie jest złamany, nie jest pęknięty, no ale opuchnięty boli jak cholera, więc nie mogę wyjść. Dlatego postanowiłem, że nakręcę specjalnie dla was, moi drodzy, film o tym, jakim sprzętem fotografuję, co jeszcze mam, do czego mam sentyment i troszkę opowiem o mojej fotografii. Dlatego zatem zaczynamy, moi mili. Dobrze, w tym krótkim wstępie, moi drodzy, chciałbym wam przedstawić moją historię o fotografii. Słuchajcie, nie będę mówił długo, bo wiem, że takie filmy są nudne. I tak dalej, bez różnych tych. No, ja też lubię być w terenie, lubię nagrywać w terenie, ale wyszło jak wyszło. Miejmy nadzieję, że za tydzień już spotkamy się gdzieś na krajobrazach. Dobrze, mniejsza z tym. Mam już swoje lata na karku. Pierwszy siwy włos. No może nie pierwszy. Dobrze, nie będę wam zdradzał, ile mam lat, ale już trochę tego mam. Na swoim, a zresztą kurna, co ja będę, facet jestem, nie będę ukrywał, kurczę, mam prawie 50 lat, tak? Jestem w sile wieku, młody, zgrabny, powabny. No, ale niezdrowy, żeby iść na fotografię. Ale to jest co innego, to jest inny przypadek. Dobra, mniejsza o to. Gdy byłem młodym, znaczy jestem cały czas młody, pamiętajcie, młodym jest się tu, a nie tu. Słuchajcie, gdy byłem młody, pierwszy aparat, który w ogóle dostałem, nie pamiętam już, kurczę, to było tak dawno, to była Smiena radziecka, słuchajcie. Bardzo prosty aparat na kliszówkę, analogowy. Nie pamiętam dokładnie, co tam się ustawiało. W każdym razie wiem, że ostrość była manualna, zresztą wszystko wtedy było manualne. Zdjęcia wychodziły, jakie wychodziły. Pamiętam, że jeszcze chyba mam mały album z tych zdjęć, które sami wywoływaliśmy. Tak, bo później w takim jednym ośrodku nauczyłem się wywoływać klisze, wywoływać zdjęcia. I tak, wtedy można było też już manipulować przy zdjęciach. Jakby ktoś się zdziwił i mówił, że a, Photoshop teraz to jest manipulacja zdjęcia, to nie jest tak, jak powinno być, no to nie, słuchajcie, na kliszy też dało się manipulować zdjęcie. Mniejsza o to, nie kłócimy się na żadne tematy. Smiena była bardzo fajnym aparatem, który nauczył mnie tego, że można patrzeć na świat innymi oczami. Tam, pamiętam, nie było wizjera przez obiektyw, moi drodzy, tylko była taka kratka i mniej więcej w tej kratce, jak się patrzyło, to taki kadr wychodził. Oczywiście kwestie naświetlania i tak dalej, były te różne mierniki, nie miałem takiego miernika, ale koledzy mieli, jak wychodziliśmy na różne eskapady, na klisze, no to też się uczyłem, jak to się czyta i tak dalej, jak się ustawia. Dobrze, potem był Zenit. Nie wiem, moi drodzy, chyba wszyscy mieli Zenita, no nie wiem, no tak popularny aparat był i tak dobry w swojej pracy i obróbce, że no chodź. Dobrze, chodź, zaraz go złapiemy, albo pajączek go złapie. Chodź do mnie. Chodź. Jest poruszenie moim. Chodź, nagrywam. Nie, tędy nie wchodź tutaj, bo ja będę, chodź tutaj do mnie, chodź. Chodź tutaj. Dzień dobry, przywitaj się z państwem. Mówiłem, że jest ranek, a ja nie mogę wyjść na zdjęcie. No to Milenka właśnie wstała, tak? Dobrze. Wracając do tematu, będę mówił z Milenką. Milenko, będziesz mi podawać za chwilę te sprzęty całe? Aha. Dobrze. Potem był Zenit, a następnie bardzo krótki epizod z tym, że się nie chciało robić fotografii, było się młodym i tak dalej. I na koniec wróciłem do mojej pasji. Tak, bo ten kanał nazywa się, bo lubię robić zdjęcia.
Tak, no widzę, że Milenka jeszcze śpi, nie? To kominkę zrobiłaś. Dobrze, bo lubię robić zdjęcia, bo to jest moja pasja i tego nie zmienię i to nikt nigdy nie zmieni. Nie nazwę siebie profesjonalnym fotografem. Tak, Milenka, chcę wam coś powiedzieć. A ja mam jeszcze grę kotki gadu. No, no jest grzeczna, no to instalujemy jej różne gierki, żeby sobie pograła, ale wiadomo, to dziecko musi się obyć z technologią, ale wiadomo, na swoich zasadach i granicach, tak? Dobrze, wracamy do filmu o tacie, tak? Tak. Dobrze. Krótka przygoda i po dłuższym czasie nieobecności, słuchajcie, pierwszym aparatem jakikolwiek kupiłem, tak, bo Jan też się poruszył, no bo przecież Milenka wstała, to musi pierwszy się przywitać. Pierwszym aparatem, który zakupiłem sobie, lustrzanką cyfrową, tak nazwano, no to był, słuchajcie, Sony Alpha 330, tak? Tak. No to jest taki aparat stary, ja nim tyle zdjęć trzaskałem, aż w końcu wysiadła mi stabilizacja i tak dalej. Słuchajcie, to ma 10,2 megapiksela i powiem wam szczerze, że dzisiejsze aparaty, nawet 10,2 megapiksela, tamte aparaty i albo te, co mam teraz, 16-megapikselowe, również nadają się do fotografii i można robić nimi duże zdjęcia. Przy dzisiejszej technologii jest to możliwe, nie? Tak. No, dobrze, słuchajcie, dlaczego nie ma pokrywki ani nic, gdyż z niego zrobię sobie lampkę. Lampkę na półkę, taka, wiecie, tutaj wyciągnę bebechy z przodu, założę mocowanie do lampki, podłączę kabel i będzie fajnie się prezentować. Mam do niego sentyment, naprawdę, bo pierwsza lustrzanka i nauczyłem się niej, jak posługiwać się aparatem, czytać menu i tak dalej. I w ogóle, chciałem powiedzieć, że jak chcecie kupić swój pierwszy aparat, zadajcie pytanie, oczywiście, jak najbardziej, ale nie bierzcie tego, co piszą do was na forach. No bo każdy będzie promował swój sprzęt, na którym siedzi. A wiecie, co musicie zrobić? To jest najprostsza zasada, którą ja wam mówię i ja tak, z takiej zasady wychodzę. Idźcie do sklepu fotograficznego, do marketu, do czegokolwiek, weźcie ten aparat, sprzęt i weźcie go do ręki. Weźcie go do ręki, bo to on musi wam leżeć. Włączcie go, jak wam pozwoli obsługa, zobaczcie menu i tak dalej, bo naprawdę aparat nie robi zdjęć, aparat ma być przedłużeniem twojej ręki. Nie? No. Jak chodzimy na zdjęcia. Tak, bo ty robisz zdjęcia wszystkie i tak dalej, więc o. Się wyłączyło śledzenie. Chodź, se potańczymy, Milenka. Nie, dobra, to się przesuniemy. Dobra. I tak sobie robiłem nim zdjęcia i tak dalej. I następnym aparatem, który zakupiłem. Aha, w ogóle, słuchajcie. Krótko mówiąc o tym, jak ja idę na taki szybki wypad, na jakieś makro czy coś, mówisz, że to zabieram tylko taką małą torbę. I to są dwa moje ulubione i których używam aparatów do tej pory. To jest Sony Alpha 330. Też Sony, no bo mi podszedł Sony akurat jak kupowałem sprzęt z podłączonym obiektywem do makro. Tak robimy? Komu zdjęcie makro? Modliszkom. Tak, bo wiecie, że nasza druga pasja to są modliszki, pająki, gady i tak dalej, czyli terrorystyka ogólnie. I słuchajcie, to jest bardzo fajny obiektyw i bardzo fajny aparat do tego, by robić zdjęcia. On mi służył również do fotografii dzikiej przyrody, bo miałem kiedyś obiektyw Sigma 150-500, czyli teleobiektyw i bardzo wiele mi służył. Słuchajcie, to jest 12-letni aparat i jeszcze mi służy. Nie patrzę, ile ma klepnięć migawki, bo pewnie ma już dawno przekroczone. Pewnie ma już dawno przekroczone te klepnięcie migawki, słuchajcie, i nie zastanawiam się. Pewnie w końcu wysiądzie, nie będę wymieniał matrycy, tylko zrobię sobie z niego też lampkę. I aha, obiektyw makro to jest Minolta 50 mm ze światłem 2.8. Też stary obiektyw i daje radę, nie? A do tego mam zwykły chiński dyfuzor. Otwieramy go. Tak. Milena lubi zawsze, jak się otwiera ten dyfuzor. Nie? I co robimy? Uwaga. Pies się wysarzył. Zwykły dyfuzor Ja zakładam. też się wystraszyłam. No ale wiedziałaś, że ten, nie? Że to się tak otwiera. Zwykły dyfuzor zakładamy go na obiektyw, czyli tu mamy obiektyw, słuchajcie, i zakładamy go. Używam lampy wbudowanej w aparat. Nie używam żadnych zewnętrznych lamp i robię fotografię makro. Zresztą one się przewijają teraz, tak jak widzicie na filmie. I co mieliśmy powiedzieć teraz? Że zapraszamy do.
Zapraszamy chętnie do filmu. Tak, jak już dotarliście do tej pory i was jeszcze nie zanudziłem, film będzie krótki, bo za chwilę kończę. Zostawcie tą łapkę w górę, Milenka. Tak? No, pokaż kciuka. Dla mnie, dla Milenki zostawcie kciuka i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A, tutaj jest nowy element na ścianie, wybieramy zdjęcia, ale to rodzinne zdjęcia będą, będzie fajne tło do robienia filmów, tak? Bo chcemy rozwinąć jeszcze nasz kanał terrorystyczny i z pająkami, i, ale dobra, nie ma, nie, mniejsza o to. Słuchajcie, drugim aparatem, który mam w tej torbie, to jest mój ulubiony, gdyż przerzuciłem się na system Micro 4 trzecie, jest to Lumix G5. I zawsze lubisz nim robić zdjęcia w lesie. W lesie krajobrazu. Widzicie, moja córka wie wszystko. To więc ja wam pokażę i mówię, co ja, czym ja robię zdjęcia, nie? No, dlaczego się przerzuciłem na Micro 4 trzecie? Lekkie. No w porównaniu nawet to nie są pełne klatki, nie? Ale w porównaniu do pełnych klatek koleżanka ma Nikona D800 albo 850, słuchajcie, nie wiem, pełną klatkę, no to to jest naprawdę leciutkie, nawet to można do kieszeni, no do kieszeni się nie włoży, ale są takie elementy do przypięcia na plecak, muszę sobie zakupić. I jest lekki, poręczny i bardzo dobra stabilizacja, słuchajcie, 16 megapikseli, 10-latek, robi świetne zdjęcia, do tej pory go używam. Bezlusterkowiec oczywiście, nie? Przesiadłem się na bezlustro, tak? Dobrze, dodatkowym aparatem, słuchajcie, który mam pożyczony od mojej siostry, gdyż lubię i cenię sobie, co tu jest napisane, gdyż cenię sobie różnorodność i chciałem sprawdzić po prostu co i tak dalej, no. Nikon. Dobrze. Milenka jeszcze uczy się składać literek, tak? Dinozaury powiesz na pamięć, nie? Wszystkie. Nikon. Nikon. Brawo. To jest Nikon, 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 Nikon. Zawsze zapominam, słuchajcie, co to za model jest. Aha, D60. Dobrze, tu jest napisane. Nikon D60, 12 megapikselowa matryca. Nie jest to pełna klatka i standardowy kitowy obiektyw, słuchajcie. Co mogę powiedzieć? Też robi genialne zdjęcia, nawet chyba nawet film z nim nagrałem. Jakość dźwięku była wtedy kiepska jeszcze, bo nie miałem tego, co mam teraz, za chwilę wam o tym powiem, ale naprawdę 12 megapikseli i robi bardzo dobre zdjęcia, słuchajcie. Polecam każdemu jak na początek, nie? W dobrych cenach są teraz te Nikony ogólnie i tak dalej. A propos dźwięku, jak widzicie, mikrofon zakupiłem ostatnimi czasy. A co ty masz, katarek znowu? Po nocy? No dobra. Od kolegów z Ulanzi, tak, mikrofon J11. Mówiłem wam o nim też w filmie, gdy byłem na Moście Owczym. Możecie sobie zobaczyć dwa chyba filmy. Zresztą zawsze będę wam dawał w opisie linki do filmów i tutaj też, bo wiem, że nie wszędzie wyświetlają się linki, jeśli chodzi na... Klikajcie dzwoneczki. No klikajcie te dzwoneczki dla Milenki. Może nie dla mnie, ale dla Milenki, bo Milenka też pojawia się na naszych filmach. Nawet na ostatnim, słuchajcie, jak byliśmy na Derostasu. Co mogę powiedzieć tym? Jest fajne takie poręczne pakowanie, słuchajcie, z dołu mamy ładowanie. Możemy ładować i mikrofon oddzielnie, i stację do telefonu, bo tu jest przypięte, bo jest bezprzewodowo i do 20 metrów spokojnie starcza. Sprawdziłem to. Działa 3-stopniowa regulacja szumów. Słuchajcie, ładujemy do opakowania, ładujemy. Jak ktoś ma słuchawki bezprzewodowe używa, no to na takiej samej zasadzie. Jak jedziemy gdzieś nad morze, to co? Zabieramy ze sobą gim. Ale zawsze nie może spamiętać, że to się tak nazywa. Słuchajcie, do szybkich akcji, na przykład z rolkami albo ze zdjęć... Gimbal. Gimbal. Osmo Mobile. Słuchajcie, okazyjnie go kupiłem. Do tej pory nam służy, jak nakręcamy jakieś rolki, relacje albo coś takiego z telefonu. Nie wyciągam aparatu po prostu, bo po prostu nie ma sensu, bo chcemy szybko to nakręcić dla rodziny albo gdzieś wysłać, albo gdzieś na jakieś social media. Zakupiłem DJI Osmo Mobile na zdrowie. Dziękuję. Proszę. Zakupiłem i do tej pory mi służy. Lekkie, naprawdę, jak to złożymy, tak, Milenko? Jak to złożymy,
pakujemy do kieszeni, do torby, nie wiem, saszetki i tak dalej. Nie, Milenko? Tak. I to w zasadzie byłoby wszystko, gdyby nie to, że... Co robimy jeszcze? Dla... Tamy. Ostatnio, zresztą widzieliście wcześniej, o, ale ładnie słoneczko świeci, nie? No. O, zobacz, jak Andariel pajęczynuje. Cery, no. Wybaczcie, ale dopuściliśmy ostatnio skakuna królewskiego White Bahama i czekamy, aż położy kokon. Ale dobra, to nie ten kanał, więc, ale mówię, tak obserwuję właśnie naszego. Moi drodzy, gdyż sobie latamy, Milenka też lata ze mną, też się uczy latać, tak? I jak możecie się zauważyć, DJI Mini 2, cały zestaw Fly More Combo, czyli trzy baterie, ładowarka i tak dalej. Naprawdę dron to jest... To są takie baterie do drona. Tak, trzy. Mam 1,5 godziny lotu i jeszcze nie wykorzystałem wszystkich ten. Taki mały dron. Trzymaj, taka mała zabawka dla Milenki, nie? No, zobaczcie, Milenka nie jest za duża. Ma 103 cm wzrostu, a jaki on jest malutki, leciutki. 149 gramów, czyli poniżej 150 gramów, ale to o przepisach nie będę wam mówił. I tak dalej. Dobrze. Zobaczcie, no to wszystko, co mam ze sobą, niczego więcej mi nie potrzeba, żeby robić dobre zdjęcia. Bo tak, słuchajcie, no prawda jest taka, aha, mam jeszcze dodatkowy kitowy do soniacza i 50 do soniacza zwykłą ze światłem 1.8, a propos Minolta i soniacz. Grosze teraz się płaci za ten... Jak chcesz, to się jeszcze połóż, nie? Czy już nie? No dobra, to już mam dzień zrobiony, przynajmniej jest wesoło, ale nie wyjdę niestety na krajobrazy. Za tydzień, jak mówię wam, to już mam nadzieję, że wszystko zejdzie, bo lekarz powiedział, że powinna opuchlizna zejść w ciągu tygodnia, zatem będzie wszystko dobrze. Wracając do tematu, nie patrzcie na to, że to jest 50, bo 50 się robi portrety, tak jak ostatnio ktoś na forum tak skomentował. Zostawię to bez mojego komentarza. Zresztą nie udzielam się na forach, bo to nie ma sensu. Totalnie nie ma sensu kupować kredensu. Nie? Milenka się przygląda, bo akurat mamy okno w tym pokoju na wschód i pięknie słońce nam wstaje dzisiaj, nie? No, zazdro, że nie pójdziemy robić krajobrazów, nie? No, a zaszczepiłem jej troszkę bakcyla, mam nadzieję. Więc będziemy razem kręcić filmy i robić fotografie. Mniejsza o to. Słuchajcie, jak... Wracając do tematu. Kanał nazywa się, bo lubię robić... Zdjęcia. Zdjęcia, dlatego, że jest to całkowicie amatorska sztuka fotografii. Pokazuję wam to, że trzeba się ruszać, przemieszczać, wychodzić na spacer, nie siedzieć przed telewizorem, chyba że oglądacie takie kanały jak mój, to zapraszam bardzo serdecznie, ale to można zrobić wieczorem albo na przykład przed wyjściem na zachód słońca. I moi drodzy, co jeszcze? To wszystko, jak widzicie, naprawdę nie potrzeba dużego sprzętu. Aha, nagrywam DJI Osmo Pocket w 4K. Także filmy się poprawiły jakości i to jest wszystko, co zabieram. Mam duży plecak, jak widzieliście, zawsze są, ale tam dodatkowe są sprzęty, o których wam opowiem, jak już będę w terenie. Jeśli będziecie chcieli, nie? Nawet słyszeliście film nad morzem, jak byłam w domu i pokazałam wam figurki. Tak. Widzicie? Ona zaraz przejmie mój kanał i będzie, bo lubimy robić zdjęcia, nie? No, dobrze, zostawcie tą łapkę w górę. Na dzisiaj wam dziękuję. Życzcie mi zdrowia, żeby udało się już ruszyć na krajobrazy. Do zobaczenia za tydzień. Pa! Pa!